Dobra, słuchajcie, lecimy z dalszą częścią filmiku. Tym razem postaram się wyciągnąć płytę główną i sobie ją zobaczymy bliżej, jak ona wygląda. Najpierw pokażę Wam pierwszą taką ciekawostkę, która tutaj została przeze mnie odkryta. Otóż ktoś tutaj przy mocowaniu tego appu od konsoli zastosował takie podkładki. Ja wam pokażę, to ściągam wszystko. A nie, to są oryginalnie. Przepraszam, myślałem, że ktoś po prostu włożył jakieś podkładki, a to chyba jest oryginalnie. Coś takiego. Dobra, moja pomyłka. Spróbujemy sobie teraz wyciągnąć płytę główną. Się upewnię, że wszystkie śrubki są tutaj odkręcone. Zobaczymy, jak wygląda. W ogóle zeszło jak po maśle. Termopady. Termopady jest coś takiego w ogóle w tej wersji konsoli. Troszeczkę inne zastosowanie niż w 2016A. Ale termopady, no powiedzmy, że są w miarę okej. Są większe niż miałem w tamtych tych. Tutaj na kościach widać, że się nawet troszeczkę obiły te termopady. Są większe niż miałem w tamtej wersji konsoli. Ja się postaram teraz wyciągnąć płytę. Odepnę sobie wiatraczek. Wiatraczek odpięty. I teraz trzeba delikatnie próbować tą płytę podnieść. Tak, żeby ją wyciągnąć. Tutaj z tej obudowy, tak mi chyba będzie łatwiej to zrobić. Gdzieś mi tu jeszcze haczy. Zastanawiam się, o co mi to haczy. Tu jest dosyć sporo tej pasty, widzę. Aha, dobra, wiem, co mi haczy. Haczy mi ten kabel. Ogólnie coś ciężko się tutaj wkłada w to wszystko. Być może jest jakieś zwarcie na tej płycie. Nie wiem dokładnie, jak się wypina te kable. Okej, dobra. Wypięty. Ten kabel haczył po prostu od trzymania napędu. Teraz powinno już chyba wyjść bez problemu. Czy jeszcze coś mi haczy? Ajajajajaj, chwilę, chwilę, dobra. Widzicie, spieszę się, bo chcę wam pokazać wszystko i jeszcze jeden kabelek. I tym razem już płytę już mogę wyciągnąć. O kurde, sporo tej pasty tutaj jest naniesione. To sobie położę na bok. Na razie. Cała płyta od konsoli. Tutaj mi brakuje jednego termopada. Na tej. Prawdopodobnie został tu. Zgadza się. Na szczęście mam swoje termopady. Także jak coś trzeba będzie, to. Pasta, powiem wam, już taka jakaś średnia, bo już jest dosyć sucha. To sobie potem doczyścimy. I oznaczenie płyty, jakie jest na tej konsoli, to SAA001.
18893521 Sony Computer Entertainment Incorporation. Dobra, na co zwrócę najpierw uwagę? Na HDMI-ka, ale widać, że HDMI jest spoko. I tutaj z drugiej strony będzie ten, dobra. Nie, przy HDMI-ku nikt nie grzebał, widzę. To jest ciekawe, co z tą płytą jest nie tak. A w ogóle taki ciekawy motyw by był, jakby tą płytę wrzucił do mojej obudowy konsoli, tylko nie wiem, czy by pasowało generalnie do tego. To by było ciekawe, no. Doświadczenie. Dobra, wrzucimy sobie tą płytę pod mikroskop. Przejedziemy trochę po elementach, może coś się znajdzie ciekawego. Ja na razie tylko tak patrzę. Ale przed samym włożeniem spróbuję pokazać wam kulki, czy w ogóle, czy ona była grzana. Nie potrafię z tego stwierdzić na pierwszy rzut oka, ale wydaje mi się, że chyba nie. Dobra. Ja teraz zrobię pauzę, przygotuję sobie mikroskop, żeby skupić się na płycie i popatrzymy sobie pod mikroskopem, jak wyglądają inne elementy tej całej płyty. Być może coś się znajdzie, może się nie znajdzie. Jak się znajdzie, no to wtedy pomyślimy, co dalej. Posprawdzamy sobie jeszcze parę elementów potem na tej płycie. Dobra, pauza. Dobra, słuchajcie. Ja zrobiłem coś takiego. Wyciągnąłem sobie miernik. Pierwsze, co chciałem sprawdzić, tak z głupoty, nie? Ile volt ma ta bateria tutaj, co jest na konsoli? I patrzcie teraz, co się stanie. Patrzcie się na miernik. Powinno mieć 3 volty. I teraz podłączam sobie sondy do niej. Przytykam. 0,90, 0,86 volta. Czyli bateria, można powiedzieć, że jest totalnie rozładowana. I teraz moje takie pytanie, bo trochę mi się tak śmiać chce, kurde, w duszy. Jeżeli to by była rozładowana bateria od konsoli, to może być taki objaw, że się nie pojawi obraz? To by było po prostu, no nie, no jakby to była ta usterka, to wiecie co, ja jestem. Ja mam gdzieś tutaj w ogóle pilota, w której taka bateria jest włożona. Zaraz sobie sprawdzę z ciekawości. Widzicie? Tą baterię. 3 V. To jest taka sama. I teraz sprawdzę z tego pilota tą baterię. Wiem, że chyba nawet gdzieś jeszcze mam takie nowe w opakowaniu. Tylko musiałbym. Dobra, 6 V. Damy sobie na 6 V, żeby było jeszcze dokładniej. Znowu podłączę sondy do baterii. Tej z pilota. I tu mamy 3 V. Na tej z pilota, a na tej z konsoli mamy 0,9. No, powiedzmy ten 1 V, tak? Czyli totalnie chyba troszeczkę za mało, jeżeli chodzi o zasilanie. Dobra, ja sobie odłożę tego pilota na razie na bok. Miałem pod mikroskopem teraz podziałać, ale najpierw tą baterię sprawdzę. Czyli pierwsza sprawa, bateria. Bateria rozładowana. Jeżeli to jest kwestia baterii, to nie mam pytań. Sami widzieliście na poprzednim filmiku. Konsola uruchamia się, ale coś nie może wystartować. Dobra, ja robię pauzę, bo mi się obiadek tam troszeczkę podgrzał. Muszę coś zjeść, bo jestem cholernie głodny. I potem wlecimy mikroskopem na tą płytę. Dobra, słuchajcie, mam płytę już pod mikroskopem, także lecimy najpierw od oględzin. Przyjrzymy sobie miejsce tam, gdzie podłącza się zasilacz. Jak wyglądają elementy około niego. Jak widzicie, tu mamy dwa kondensatory. Wyglądają na spoko. Dwa kondensatorki obok tego złącza od zasilacza. Tutaj kolejne złącze. Na razie nie wygląda to,
żeby było coś uszkodzone. 8138. Powiem wam szczerze, że dokładnie tak nie znam, jakie są elementy na płycie od PS4. Nie siedzę w tym temacie tak jak niektórzy siedzą, którzy zajmują się naprawianiem tych konsol profesjonalnie. Ale popatrzeć możemy sobie pod mikroskopem na te elementy tutaj, co są na tej płycie. Tu jest jakiś numer. No i wezmę sobie trochę poprawię. No, może za dużo ten zoom dałem teraz, tak żeby był. Był troszeczkę zdeformowany obraz. Dwa jakieś kondensatory. Tutaj mamy slot od dysku twardego. Ale na razie powiem wam, że wszystko spoko wygląda. Nie ma żadnych uszkodzeń. Nie widzę. Tutaj mamy jakiś układ. Staram się obrócić go, tak żeby było można sobie przeczytać mniej więcej. Rewizja 1.0. To jest prawdopodobnie ten układzik od Bluetooth, który komunikuje się z padem. Rewizja 1.0. Takie są tutaj napisy. Lecimy dalej. Teraz sobie polecimy złącza. Najpierw złącze extension. Piny, wszystko wygląda na OK. Lecimy na HDMI-ka. HDMI wygląda w ten sposób. Tak jak mówiłem już wcześniej, HDMI nie wygląda w ogóle na uszkodzony. Wszystkie piny są ładnie przylutowane. Także nie wygląda, żeby to było coś uszkodzone. Przynajmniej nie tak jak było w tamtej konsoli, że totalnie nie było polutowane. No i tu mamy jeszcze układy. Inne obok tego. Widać, że ktoś chyba tutaj rył. Widzicie? Jest takie jakby śrubokręta, jak mi się zdaje. Także trzeba popatrzeć, czy są wszystkie elementy, bo wiecie jak to jest, jak ktoś zahaczy śrubokrętem, ale widać, że jest taka rysa jakby tutaj, tutaj, tutaj idzie w kierunku tego rezystora. Kończy się gdzieś tutaj, przy tym. Dioda. I co jest ciekawe, to widzicie, w tamtej konsoli nie miałem tej diody tutaj, a tu już mam diodę, czyli nawet miałbym elementy zastępcze do mojej konsoli, którą wtedy naprawiłem. No tak, to spoko tutaj wygląda. Na pewno nie jest uszkodzona tutaj HDMI. W każdym razie nic nie widać, żeby coś było zepsute. Też rezystorki. Nawet można by się pokusić o sprawdzenie tego, gdzie ja miernik dałem. Ustawię sobie 600 ohmów. Na 600 ohmów. Tak z ciekawości bym sprawdził rezystor, ten, który jest tutaj. Tylko nie wiem, jaki on będzie miał zakres. Zaraz się dowiem mniej więcej. Coś pokazuje. Nic nie pokazuje. Muszę zwiększyć. Na 6 kilo dałem teraz. Oczywiście tak nie powinno się sprawdzać, ale ma 2 kilo. 2 kilo.
rezystor. Ten ile ma? Ten już jest inny chyba. Ten ma 2. A ten ma też 2. Czyli to są 2-kilowe. Teraz sprawdziłbym tą diodę. Czy jest sprawna? Tak z ciekawości. I sobie minus. Minus jest po prawej stronie tej diody. Także sobie odwrócimy i teraz sprawdzimy tą diodę. Dioda sprawna. Jest ok. Teraz sprawdźmy sobie tą diodę tutaj. Też jest sprawna. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj inne te elementy. Ile tu mamy tych diod? Raz, dwa. Raz, dwa. Trzy. Ta dioda czy jest sprawna? OK, sprawna. Teraz sobie tą sprawdzimy. Też jest sprawna. Tutaj to jest dioda. Zaraz się dowiemy, ale ta ma tutaj z drugiej strony. Dobra, to muszę obrócić sondy, żeby sprawdzić tą większą. I powiem wam, czy ona jest dobra. Też jest dobra. Także jeszcze sobie sprawdzimy te dwa rezystory. Wstawię na 6 kilo. I zobaczymy, ile będą miały te dwa rezystorki tutaj. Jak coś to wam będę mówił. Tutaj mi nie łapie tego rezystora coś. Czyli dajmy sobie na 600 ohmów. Zobaczymy, czy mi złapie na 600 ohmów. Może to będzie większy. Też mi nie łapie. No to dajmy 60 kilo. Już na tym zakresie chyba mi powinno złapać bez problemu. Tak, 27 kilo ten rezystor ma. Sprawdzimy sobie tego jeszcze. 27. Tutaj muszę dać mniejszy zakres, dam na 600 ohmów. Ciekawy jestem, ile ten będzie miał. O, mało. 22 ohmy. 22 ohmy tutaj. Czyli z tego mniej więcej, co pamiętam, na tych tam rozpiskach, zdjęciach z netu, to są prawidłowe wartości. Sprawdźmy sobie jeszcze z ciekawości. No nie, to tu już wszystkie sprawdziłem. Czyli te wszystkie diody tutaj, rezystory są sprawne. Także podejrzewam, że to nie jest kwestia. Jeszcze sobie tą diodę sprawdzę. Że to nie jest kwestia HDMI, że ta konsola nie działa. To jest w ogóle tutaj całkiem coś innego. I tu może być ten problem, o którym myślę, to jest najgorszy, czyli uszkodzone APU. Bo jest pulsująca dioda właśnie w konsoli, a niestety nie posiadam. Ta dioda jest sprawna. Także w diody mamy w obrębie HDMI-ka wszystkie sprawne, bez problemu. Także tak jak mówię, to nie jest wina HDMI-ka, bo jak widzicie, HDMI jest nienaruszony, polutowany jest. Perfekcyjnie, tak jak było to w fabryce zrobione. Zobaczmy sobie dalej jakieś tam elementy na tej płytce. O, takie oświetlenie będzie troszeczkę lepsze, bo będzie bardziej łapało. Coś tam, coś tam.
Samsung. Tutaj też jakiś układ jest. Nie wiem, co to dokładnie jest. KB B2G 16460. Dobra, polecimy sobie tutaj jeszcze ten układ. Co to dokładnie jest? Tutaj jest coś na nim pisze. Dobra. Polećmy sobie koło USB-ka. Jakie mamy elementy? Tutaj jest dużo kondensatorów. D82034EF. O, sprawdźmy sobie to zabezpieczenie. Czy jest sprawne, czy nie jest sprawne? Tryb ciągłości powinno pipkać, jak przyłożę teraz tutaj dwie sondy. A, sprawne jest. Także działa to bez problemu. Ja robię pauzę, muszę iść na chwileczkę do kibelka za potrzebą i zaraz wracam. Dobra, to lecimy dalej z tym takim, z takimi oględzinami. Zobaczymy sobie tutaj sekcję w ogóle zasilania chyba, bo jest dużo tych cewek. Tutaj mamy. Nie wiem dokładnie, co to są za elementy, ale wygląda wszystko na sprawne. Nie no, powiem wam tak, jak teraz na tą płytę patrzę w ogóle tak wszędzie, to ona wygląda spoko. Zobaczmy sobie jeszcze na chwilę tutaj obok tej baterii. Mamy rezystor i diodę. Sprawdźmy sobie tą diodę, czy ona jest w porządku. To jest diody minus ma gdzie? Tutaj, dobra, czyli minus będzie na dole. I teraz. Ta dioda jest sprawna. Bez problemu. Sprawdźmy sobie 102, czyli będzie ile to? 10 1000 10 kilo. 10 kilo. Czyli 60 kilo. Ustawię i zobaczę, czy faktycznie to jest 10 kilo. No, czyżby rezystor był? Czy 1 kilo? Nie, 1 kilo. 10, 100, 1000. Dobrze, 1 kilo. Jest ok, 1 kilo. Rezystor spoko, także tutaj złącz od tej baterii jest też ok, bez problemu, sprawne. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj, gdzie to jest tutaj. Czytanie sprawne. To jest od. Tak, to jest sprawne i to jest chyba od. Nie wiem. Od USB-ka? Nie. Od USB-ka jest tutaj. Od USB jest tu. A sobie coś sprawdzę teraz. Gdzie to jest? O, to jest malutkie, Jezus. Okej. Jest przejście. Też. Okej, to idzie do USB-ka. Jednego. A w drugim USB-ku jest to tutaj, dobra. Dobra, słuchajcie.
Ta strona płyty jest jak najbardziej, wszystko widzę, że w porządku jest. Zobaczmy sobie drugą stronę płyty. Tak z ciekawości. Przelecimy sobie teraz drugą stronę. Tu diody się wszędzie palą, jest ok. Serio, jak teraz tak patrzę na tą płytę, to nie widać w ogóle, żeby ona była grzana jakimś hotem. To jest bardzo dobrze. Elementy wszystkie wyglądają na nieruszone, czyli tu będzie problem. Tak jak mówię, najbardziej się boję, że to jest APU uszkodzone, czyli zaraz sobie zobaczymy tego chipa. Tak, ja teraz tutaj patrzę tak szybko. Nie, płyta jest naprawdę spoko, nikt przy niej nie rył. To jest najważniejsze, że nikt przy niej nie rył. I teraz sobie wrzucimy pod mikroskop ten układ APU. Przyjrzymy się dokładniej. Jak widzicie, tutaj jest na nim pasta, którą zaraz usunę. I pom. Tutaj wszystkie elementy są jakby na miejscu. Nic nie jest uszkodzone. Lecimy niżej. Tutaj też jest ok. Teraz tą stronę. Tutaj też. Tutaj też jest ok. Dobrze, że mam tą pastę jeszcze, co kupiłem. Dobra. APU jest niby ok. Jeszcze tutaj obok mamy pamięci. Kości pamięci, na których są termopady. To jest troszeczkę rozmazane, bo nie ustawiłem ostrości. Ale mówię, nie wygląda, żeby przy tej płycie coś ktoś grzebał. Dobra, teraz postaram się podnieść mikroskop do góry, żeby przyjrzeć się troszeczkę kulką pod układem tego APU. Nie wiem, czy to mi się uda ustawić. Postaram się zrobić takiego zooma na płycie. O Jezu, całą płytę mogę w ogóle wrzucić pod ten obiektyw. To jest piękne. I teraz przyjrzymy się kulkom, które są pod tym układem. Może coś się uda wylukać. Patrzcie. Może coś się uda wylukać. Zobaczyć, czy faktycznie nie jest coś uszkodzone. Ale coś czuję, że to jest APU, bo już widzicie, jakie tu są. Tu w ogóle jakby chyba jedna nie dotykała. Nie wiem, tu bym musiał zbliżenie jeszcze walnąć. Teraz jeszcze ostrość ustawić. Patrzcie na ten krzem, jak on. Widzicie, ile tu jest warstw? Na tym. Raz. No dobra, spróbuję policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 warstw przynajmniej. Coś pięknego, nie? Jeszcze czegoś takiego nie robiłem. Dobra, zobaczmy sobie go. Powiem wam, że wymiana takiego APU, jeżeli ma się sprzęcik fajny, nie, powinno być bez problemu. Sita jakieś z AliExpressu. Dobra, ta strona jest taka. Teraz zobaczmy sobie drugą stronę, inną. Może też pamięci, kurde, mogą być palnięte. Też tutaj, kurde, widać pięknie. Dobra, zobaczmy sobie teraz. Tylko spróbuję złapać następną część płytki. Z czterech stron sobie obejrzymy te wszystkie
tutaj kulki. Zaczynamy od lewej strony. No, to może być apu. Widać, że jest dosyć, a tu już mi haczy ten port USB i nie mogę tak płyty włożyć. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze może tą stronę. Nie wiem, czy to mi złapie. Nie, to już mi chyba nie złapie tego. No i złapie. Tylko tu już słabo widać. Oświetlenie jest troszeczkę inaczej. Tu jest naprawdę już jest duże zbliżenie. To jest zbliżenie na samej optyce mikroskopu, powiem wam w ten sposób. Ale co są chyba uszkodzone kulki pod układem. Tu widzicie? Tu jest taka, tu jest taka. A, czuję, że to jest po prostu ten. Uszkodzone apu. Wszystko na to wskazuje. Żeby sobie już nie mydlić tak oczu tym wszystkim. Są pamięci. Gdzie ja złapałem pamięci? Aha, czyli apu jest dalej. Ona tu jest apu. Tak, coś czuję, że to są kulki pod układem apu. Tak, moi drodzy, to by wyglądało chyba na tyle z tej części. Postaram się złapać ostrość, bo chcę jeszcze wam pokazać, jak będę czyścił ten układ tej pasty. Dobra, to lecimy. Dużo i tak chyba nie wejdzie w ekran, ale wyczyścimy sobie ten rdzeń z tej pasty starej. Sporo syfu, bardzo dużo syfu. Przy okazji troszeczkę tego IPA pod te kulki. Może coś tam przeczyści przy okazji. No i sprawdzę tą baterię. Jeszcze z ciekawości. Bo jeżeli to była bateria, to to miałbym cholerne szczęście, wiecie. Jeszcze jakby konsola była ze starym jakimś firmware'em, na który można wrzucić jailbreaka, to by można już w ogóle było fajnie się pobawić tą konsolką. Mnóstwo tej pasty stąd zeszło, już mam uwalone biurko, ale to nic nie szkodzi, bo sobie to potem umyję bez problemu. Najważniejsze to, żeby doczyścić ten apu cały jak najlepiej się da. Też trzeba uważać szczoteczką, żeby tak pod te kulki tam nie szorować zbyt mocno, bo taką szczotką też można zerwać połączenie z płytą kulki, nie? Dlatego bardzo, bardzo ostrożnie na obrzeżach, tak o, żeby to wszystko nam się ładnie zmyło. No już powiem wam, że coraz lepiej. Już mi termopady schodzą. Może ja te termopady ściągnę. I tak będę zakładał, jakby ta konsola wstała. Nowe termopady. No, termopady już wyrzucę totalnie. Wrzucę na
na tą konsolę nowe termopady, a te stare pousuwam z tego, żeby już po prostu nie było lipy. Jak już coś naprawiamy, to naprawmy to jak najlepiej się da. Dobra, ale kurczę, syfu z tej płyty. Słuchajcie, ja zrobię pauzę, sobie tutaj to przeczyszczę i zaraz zrobię podsumowanie drugiej części. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak. Ta płyta pod mikroskopem wszędzie jest wszystko ok, naprawdę nie mogę się do niczego przyczepić. Nikt przy niej nie grzebał, to jest najważniejsze. Powiem wam tak, włożyłem baterię 3 V, sprawną, także teraz będzie tutaj na pewno zasilanie, podtrzymanie tego całego, nie wiem dokładnie właśnie co podtrzymuje ta bateria, czy jakiś tam jakąś kość, czy co. No, powiem wam szczerze, że nie jestem jeszcze tak obcykany w tych płytach głównych od PS4. Nowe termopady, trochę duże, nie żałowałem ich. Pasta świeżutka na APU. Powiem wam tak, ja ją spróbuję złożyć w takim stanie, że będą nowe termopady z nową pastą, szczególnie z tą baterią. I jeżeli ona się włączy bez obrazu, to znaczy, że jest jednak tutaj uszkodzony ten APU. Na 90% obstawiam, że będzie wtedy uszkodzony ten APU. Bo jeżeli to by była kwestia tylko baterii, że konsola się nie włączyła, no to by było coś pięknego. Także ja tutaj nawet bym nic nie musiał lutować i tak dalej. A jeżeli APU, no niestety nie mam sit do takiego czegoś, żeby to. Powiem wam tak, żeby to wylutować, zrobię to bez problemu. Ale nie mam sita, żeby potem nakulkować cały układ od nowa, także trzeba by było zamawiać z AliExpressu sita do PS4 od razu z kulkami. Być może sprzedają też całe zestawy sita i kulki pod TT i wtedy przekulkować cały układ i podejrzewam, że wtedy by było cud malina. Ja teraz konsolę postaram się złożyć. Tak jak mówiłem, nowa pasta termopady, złożę ją i zobaczymy, jak ona się będzie zachowywała po złożeniu i skręcaniu jej, tak żeby ona po prostu działała. Także ja robię na razie pauzę, będę sobie montował to i potem, jak ją złożę, to dalej będziemy kręcić i zobaczymy, co się będzie działo. Słuchajcie, skręciłem konsolę sieci biała dioda. Patrzcie teraz na to, przelecam się pod HDMI grabbera. Uruchomiłem ją w trybie bezpiecznym. Już się przełączam na HDMI grabbera i patrzcie co się dzieje. Gdzie jest ten HDMI grabber? O! Dobra, jeszcze raz. Spróbuję ją wyłączyć. Ale coś mi tutaj do końca nie gra. Dobra. Włączyłem ją z prądu. Poczekajcie, ja zobaczę, czy wy mnie słyszycie w OBS-ie. Ok, słychać. Dobra, to teraz lecimy. Jeszcze raz ją spróbuję włączyć w trybie bezpiecznym. Trzymam przycisk. Ok, reaguje. To jeszcze raz ją włączam. Włączyłem ją. Jeszcze raz trzymam przycisk. Mają być dwa piknięcia. Aj kurde, widzicie, nie mogę wejść w ten tryb. Dobra, poczekajcie, dajcie mi. Włączyła się. Próbuję wejść w tryb bezpieczny, ale coś nie mogę.
Czy mam trzymać cały czas długo palec, żeby mi się ten drugi raz ten pik pojawił? Dobra, włączyła się. To teraz będę trzymał palec cały czas. Dobra, włączyła się. Trzymam palec cały czas. Drugi pik, puszczam. Obraz. Podłącz DualShock przy użyciu przewodu USB, naciśnij przycisk PS. No i właśnie, i tutaj mi nie wykrywa tego pada. Podłącz, no nie wykrywa mi. Słuchajcie, jest mod, nie wykrywa mi pada i teraz kurde, o co chodzi z tą konsolą? Biała dioda. Ale motyw. Jesteśmy blisko. No dobra. Nie wiem, co się dzieje. Ale na razie świeci cały czas biała dioda. Nie wykrywa mi pada. I wyłączyła się konsola teraz. Znaczy chodzi, ale menu zniknęło, nie? Dobra, może ja odłączę na chwilę pada. Staram się ją wyłączyć jeszcze raz. No widzicie, tak o, grzeje się, grzeje się. Apu się grzeje, na pewno. Wyłączyłem ją z prądu. Jeszcze raz ją spróbuję włączyć bez podłączonego pada. Wy widzicie cały czas czarny ekran, bo to jest wszystko na HDMI graberze. Dobra, włączyła się. Trzymam palec. I co, zatrzymała się. Nic się nie dzieje. Aha, włączyła się. Dobra, jeszcze raz, trzymam palec. Trochę ciężko jest ten tryb bezpieczny wejść, bo nie mogę, ale na pewno HDMI coś tam działa, bo sami widzieliście. Włączam się. Dobra, spróbuję teraz tak włączyć bez trzymania palca. Ale niestety czarny ekran nie pokazuje. No i błąd z wykrywaniem tego pada, kurczę. No to jest dziwne. Dobra, wyłączyła się. Dobra, spróbuję ją włączyć. Niech. Teraz ją włączyłem raz tylko jednym przyciśnięciem palca. Sobie chodzi. Płytę wciąga. To jest ciekawe. Płytę wciąga. Niestety brak obrazu. Ale to jest ciekawe, bo powiedzcie, czy przy uszkodzonym APU powinna mi wchodzić do trybu bezpiecznego? Dobra, przytrzymam teraz jeszcze palca. Teraz już mi się nie uruchomi w tym trybie. Dobra, muszę ją wyłączyć.
Gdzieś jest jakiś błąd tylko. Zastanawiam się, gdzie jest ten błąd. Dobra, jeszcze raz przytrzymam przycisk dłużej. Trzymam go dłużej teraz. Coś tam było, jakieś takie mrugnięcie. Ale niestety brak obrazu. Ciekawe, jakbym zasilacz podmienił z tamtej konsoli. Czy by ruszyła. Ewentualnie zasilacz na szybko mogłem spróbować. Przycisk od płyt reaguje. Teraz wam coś pokażę. Przełączę się na Iriuma. Będzie to widać? A, czyli tutaj. To jest ta strona. Patrzcie, wkładam płytę. Spróbuję wam to pokazać. Bardzo ciężko to chodzi. Ale płytę uruchamia. Słychać, że ją kręci. A zobaczymy, jak ją uruchomię teraz z włączoną płytą. Odpinam od zasilania. Pada nie wykrywa. To jest jedno. Pada w ogóle totalnie nie chce mi wykryć. Nie reaguje. Okej, włączyłem ją teraz z płytą włożoną. Powiem wam tak. No pulsują te niebieskie diody. Widzieliście? Coś migło na ekranie. Ale nie chce się uruchomić. Może firmware jest zrąbany? Spróbowałbym wgrać tutaj firmware najnowszy po USB-ku. Jeżeli tylko mógłbym się dostać do trybu bezpiecznego. Dobra, ja się przełączę teraz pod Iriuna. Patrzcie, muszę odłączać z zasilania całkowicie. I teraz zobaczcie na ten motyw, ja tutaj pod spodem. Spróbuję wysunąć płytę. No nie, reaguje pipka, ale nie wysuwa płyty. Teraz ją włączę. Włączyłem ją. Wysuwa płytę. Ale ma spory problem ten napęd. Ale okej, wysuwa. Chodzą te rolki tak, że to szkoda gadać. Jak widzicie, pulsuje tutaj ta dioda. Ja się przełączę na HDMI grabera. Widzicie, czarny ekran, brak. Dobra, jeszcze raz ją wyłączę. Podłączę. Jak ja wtedy w ten tryb bezpieczny wszedłem?
Próbuję wejść ten tryb bezpieczny. Ale coś mi się nie udaje. No ciężko jest wejść w ten tryb bezpieczny mi, naprawdę. Albo ja nie umiem za bardzo w niego wejść. Jeszcze raz wyłączę konsolę z prądu. A takie wyłączanie może spowodować to, że potem ona się nie chce włączyć w tym normalnym trybie. Raz, muszę sobie zobaczyć filmiki na YouTubie, jak jest ten tryb bezpieczny, dokładnie jak się go wprowadza. To już mi się wentylator. Zaczyna dosyć mocno kręcić. Dobra, ja się przełączę na Iriona. Słuchajcie, zakończę tą część na tym, że no niestety na razie nie udaje mi się uzyskać, żeby wejść tam do menu konsoli. Udało się raz wejść do trybu bezpiecznego. Był obraz, także no grzeje się mocno. Sala się wyłączyła. Czyżby się przegrzała? No gorąca jest, bardzo gorąca. Chyba się przegrzała i się włączyła. Podejrzewam, to jest Apple. Ja zakończę drugą część na tym filmiku. To jest 53 minuty. Na razie podsumuję to tak. Prawdopodobnie Apple. Wow, ale się nagrzała sporo. Weszła raz do trybu bezpiecznego, nie wykrywa pada. No ciekawa dosyć usterka, także będę jeszcze z tym walczył. To było na tyle w drugiej części. Pozdrawiam.